Dobry wieczór wszystkim. Witamy serdecznie na spotkaniu w grupie Mukozwycięzcy. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest nowa era leczenia mukowiscydozy, leki przyczynowe i droga do ich refundacji. Gościem specjalnym jest Małgorzata Drzewoszowska-Krupowicz. Dzień dobry, Gosiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest również z nami osoba, która będzie zadawała pytanie, będzie moderowała czat, mukozwycięzczyni, Joanna Baczul. Dzień dobry, Asiu. Witam serdecznie. Witamy również Damiana Michalika, który będzie tutaj współprowadził i czuwał nad przebiegiem całego spotkania. Dziękuję za to przywitanie. Drodzy Państwo, mówiliśmy już o zmaganiach sportowych, mówiliśmy o tym, jak sport pomaga w pokonywaniu i panowaniu nad mukowiscydozą. Tutaj mieliśmy gości specjalnych, to był maratończyk, był kulturysta, a dzisiaj nasze spotkanie będzie poświęcone lekom, czyli jak możemy wykorzystać możliwości, jak możemy wykorzystać to, co nas otacza, ale przede wszystkim jak możemy wykorzystać wiedzę, bo dzisiaj wiedzą podzieli się z nami Gosia. Gosiu, oddaję Ci głos. Nazywam się Małgorzata Drzewoszowska-Krupowicz. Od urodzenia jestem chora na mukowiscydozę. Zostałam bardzo szybko zdiagnozowana. Mam Delta 508, także kwalifikuję się pod leczenie Kaftro i Kalideko. Choroba u mnie zaatakowała tak naprawdę od początku, więc mój stan zdrowia wahał się, ale ostatnimi czasy bardzo się pogarszał. Stąd też otworzyłam zbiórkę, zaczęłam intensywnie pracować nad tym, żeby zdobyć leki. Tym samym poczułam taką potrzebę, żeby też pomóc innym, bo wiedziałam, że te leki naprawdę są na tyle dobre, że potrafią nie tylko zatrzymać chorobę, ale i dużo zmian cofnąć. Więc widziałam swoich przyjaciół z mukowiscydozą, którzy byli w potrzebie po prostu. W związku z tym szukałam metod, które pomogą w dostępie do tych leków. W ten sposób zaczęłam współpracować z różnymi organizacjami, czyli wszystkimi organizacjami i ruchem 2000 powodów, czyli organizacjami i fundacjami dla mukowiscydozy. Tak naprawdę współpracuję z każdym, tylko dlatego, żeby osiągnąć wspólny cel, czyli refundację, a także po drodze, żeby móc jakkolwiek w inny sposób pomóc osobom o dostęp do leków. W ten sposób, kiedy w listopadzie weszła ustawa o RDTL-u, czyli ratunkowym dostępie do terapii lekowych, zaczęłam wgłębiać się w ten temat i okazało się, że to jest dosyć możliwe i nawet dostępne w zeszłym roku, bardzo powszechne zresztą wśród pacjentów onkologicznych. Taka metoda, która pozwala na dostanie leku bezpłatnie dla danego pacjenta, tylko w formie takiej właśnie refundacji z NFZ-u. Ja może tutaj otworzę też prezentację, żeby pokazać Wam, jak wygląda taki typowy schemat RDTL-u. To jest właśnie procedura, jest taki poradnik dla pacjenta, ale to zostało stworzone przez Vertex. Natomiast to nie jest tylko dla pacjenta, bo tak naprawdę lekarze w tym przypadku również musieli się wdrożyć w te procedury. One nie były takie klarowne. Pozwolę sobie tutaj przejść między slajdami. O tak. To jest taki wstęp. Myślę, że te materiały będą dostępne dla wszystkich. Natomiast RDTL, tak jak nazwa wskazuje i tak jak mówiłam, jest to taki system wydawania pozwolenia indywidualnego dla konkretnego pacjenta. I w związku z tym, że jest to lek bardzo drogi, to pojawiło się szereg takich wątpliwości, czy my z mukowiscydozą możemy się starać o tak drogi lek.
i kogo na to będzie stać. Do tej pory była taka procedura, czyli ustawa mówiła, że to jest 3% budżetu szpitala. Natomiast jest to już zmienione od dłuższego czasu i została stworzona specjalnie właśnie taka ulotka i poradnik po to, żeby i chorzy, i szpitale, i wszyscy, którzy właśnie biorą udział w tych procesach, wiedzieli, że to nie jest z budżetu szpitala, czyli szpital, który nie jest dużą jednostką, również może wystąpić o RDTL dla takiego pacjenta, ale ona jest, ten RDTL jest pokrywany z NFZ-u. Teraz opowiem może dłużej o tej historii, natomiast jeszcze może parę słów ogólnie o lekach. Do tej pory oczywiście wiedzieliśmy, że te leki są bardzo skuteczne, natomiast wiemy też, że nie są one dla wszystkich chorych. Natomiast Kaftrio jest to lek głównie dla Delta 508, ale też i dla 508 oraz innych powszechnych mutacji. Natomiast z uwagi na to, że lek powstał w Stanach i nazywa się Trikafta, to Amerykanie badali oczywiście swoje mutacje, tak? Czyli większość mutacji, która jest w tym przypadku na ulotce, czy tam w ogóle we wskazaniu Kaftrio, to są mutacje, które się po prostu pokrywają z tymi amerykańskimi. Mamy jeszcze bardzo dużo naszych polskich mutacji, które do tej pory nie zostały jeszcze zbadane, ale na pewno mają być zbadane, tak? Mają być zbadane i ta lista mutacji może być poszerzona, czyli na tą chwilę wiemy, że nie wszyscy możemy wziąć te leki, ale to nie znaczy, że nie będzie, że te leki nie będą też dla innych pacjentów, że mutacje nie zostaną, lista mutacji nie zostanie poszerzona, albo że po prostu kolejne specyfiki będą unowocześniane w najbliższym czasie. Do tej pory również wiemy, że leków nie można brać po przeszczepie płuc. Natomiast jest też taki etap badań, w których, no z tego co słyszałam, to też jest jeszcze niesprawdzone, czy będzie bezpieczne branie tych leków po przeszczepie płuc. Natomiast mamy pacjenta, który jest po przeszczepie wątroby i uzyskał zgodę na przyjmowanie tej terapii łączonej, mając przeszczepioną wątrobę. Także skuteczność została też u niego potwierdzona, a także nie wykazało tam żadnych skutków ubocznych, jeżeli chodzi o jego narząd wątroby i z tego co wiem, jest tam wszystko w porządku. Oczywiście leki, za jak wchodziły, no to budziły wiele kontrowersji, ponieważ no, ciężko było sobie tak uświadomić, że po tylu latach życia w takiej świadomości, że mukowiscydoza nie jest uleczalna i że nigdy nie będzie skutecznego leku na gen, że mamy taki specyfik, który faktycznie działa na przyczynę choroby. To powoduje, że nawet ja sama, gdzie mam już skończone 35 lat i żyję od urodzenia z ciężką postacią mukowiscydozy, miałam po prostu tą wizję, że jest ten lek, ale tak naprawdę nie umiałam sobie wyobrazić, jak to jest budzić się rano i na przykład nie mieć ścisku w płucach, móc oddychać, móc przytyć, mieć odżywione ciało i dotlenione, co wydaje się taką banalną rzeczą, ale przy mukowiscydozie to po prostu jest coś niezwykłego. Leki są potwierdzane cały czas, ich skuteczność, ale my bazujemy głównie w tym przypadku na pacjentach z zagranicy. I pacjenci z zagranicy informowali tak powszechnie o tym, jak skuteczne są leki. Ja pokażę wam takie badanie, które mówi o tym, że lek, jak, no może tak, jak bardzo skuteczny jest lek, czyli
Jak tutaj sobie przejdę do prezentacji, przepraszam Was. Przepraszam, bo tutaj mi się coś nie chce załączyć. Tutaj jest badanie, w którym możemy zauważyć, ja będę tutaj tłumaczyć. Jest to badanie francuskich pacjentów z mukowiscydozą, którzy byli już zakwalifikowani do przeszczepu, bądź przechodzili wszystkie procedury mające na celu zakwalifikowanie do przeszczepu. Wśród tych 53 pacjentów zostali oni podjęci leczeniu Kaftrio i Kalideko przez 8 miesięcy, czyli od sierpnia 2019 do września 2020. Od grudnia. I w tej klinice okazało się, że przez te 8 miesięcy podawania leków pacjentom, którzy byli w stanie ciężkim, i tutaj mieli FEV1 średnią 29. Przez te 8 miesięcy ich stan poprawił się na tyle, że z 53 pacjentów tylko 5 nadal potrzebowało przeszczepu. Czyli mamy wniosek, że z tej terapii łączonej już większość pacjentów została wypisana z listy do przeszczepu. Takie dane są o tyle istotne, że w momencie, kiedy zaczynamy nawet rozmowę o RDTL-u z lekarzem, to przedstawiając takie wnioski, czyli takie badanie, pokazujemy lekarzowi, jakie są możliwości, ponieważ my w Polsce jeszcze nie mamy takiej bazy danych, żebyśmy mogli naszych polskich pacjentach stwierdzić, na ile ten lek jest skuteczny i na ile pomoże osobom, które są już w bardzo ciężkim stanie, płuca są mocno zniszczone i są na drodze do przeszczepu. Oczywiście, wiadomo, i to lekarze mówią, że płuca bardzo zniszczone, no nie da się ich tak zregenerować, jakbyśmy chcieli. Natomiast jeżeli o bardzo takim, bym powiedziała, wczesnym etapie tych zniszczeń, czyli i to też dużo zależy od pacjenta, bo jeden pacjent mając 20% czy 30% czuje się dobrze, a drugi już bardzo źle. Więc w momencie, kiedy organizm jest silny, a jeszcze stosunkowo wcześnie wejdzie się z leczeniem, to nawet jeżeli pacjent jest na drodze do przeszczepu, to jest duża szansa, że nie będzie tego przeszczepu w przyszłości potrzebował. To jest bardzo istotne, ale w rozmowie z lekarzem na pewno trzeba takie dokumenty potwierdzające pokazać, jeżeli lekarz oczywiście nie ma wglądu do wszystkich badań albo nie jest jeszcze na bieżąco z tym wszystkim, no to dobrze jest rozmawiać bardzo merytorycznie z lekarzami. Czyli jeżeli oczywiście już są wdrożeni, bo już przeszli procedurę RDTL-u i przeszli te wszystkie jakieś zapoznanie się z tymi lekami, no to będą wiedzieli. Ale w momencie, kiedy jesteśmy w stanie bardzo ciężkim i idziemy do lekarza i prosimy o RDTL, no to lekarz może w tym przypadku nie mieć takiej właśnie wiedzy na temat, jak skuteczne mogłoby być leczenie w przypadku osoby, która jest aż tak bardzo obciążona chorobą i zniszczone mają płuca. Więc tutaj dobrze jest sięgnąć takich właśnie badań zagranicznych, aby podjąć dobrą decyzję. Oczywiście możemy sobie my chorzy powiedzieć, że my zawsze chcielibyśmy spróbować, tak? Wiadomo, że w procedurze RDTL mamy coś takiego jak fundusz medyczny, z którego ten RDTL jest finansowany. W funduszu medycznym pieniądze, no to wiadomo, też są jakoś określone, czyli to nie jest studnia bez dna. I w tym momencie mamy taki limit odgórny, czyli to nie jest limit szpitalny, tylko limit odgórny, że mamy 3% kwoty w tym funduszu,
na terapie lekowe i na ten RDTL. I w tym momencie mamy prosty wniosek, że jeżeli zdążymy składać wnioski o RDTL, to jest duża szansa, że jeszcze tych pieniędzy nie zabraknie dla nas, dla mukowiscydozy i będziemy mogli z tego skorzystać. Wrócę tutaj do slajdu z poradnika. Już, przepraszam, bo tutaj jest. Do slajdu z poradnika i w tym slajdzie dalej mówimy o tym, kto może wnioskować o RDTL, jakie szpitale. Jak widzicie, to są szpitale trzeciego stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, a także pediatryczne i ogólnopolskie. Wynika z tego, że bardzo dużo na przykład poradni jest w szpitalach pediatrycznych. I tu lekarze mogą się zastanawiać, czy szpital pediatryczny może występować o RDTL, gdzie jest to procedura ratunkowa. W takim układzie, jak widać, nam przepisy tego nie zabraniają. W momencie, kiedy lekarz zostanie już, no powiedzmy, że przekonany, czy sam stwierdzi, że RDTL temu pacjentowi przysługuje, to mamy taką, no teraz ważną rolę, czyli albo czekać na to, że całe te dokumenty i to wszystko lekarz będzie miał i wypełni i tak dalej, albo możemy po prostu dać lekarzowi taki pakiet. Ja mam takie pakiety przygotowane, to są pakiety z wnioskiem już gotowym do wypełnienia, z taką instrukcją właśnie, z tym poradnikiem chociażby i to może ułatwić chorym podejście do tematu, raz, że sami się troszkę wyedukują, jak to robić, a dwa, że już trochę pomogą lekarzom z ogarnięciem tego tematu, że tak powiem, ponieważ nie jest to takie proste, ponieważ nigdy do tej pory mukowiscydoza z takich rzeczy nie korzystała. Dlatego, że też nie mieliśmy takich leków. W onkologii jest to bardzo częste od lat, nagminne, a u nas z uwagi na to, że nie było takich preparatów magicznych, które ratują nam życie, nie było też, nie było to takie częste, żebyśmy musieli o takie coś się starać. Poza lekarzem ważne jest też, aby dyrekcja szpitala wyraziła zgodę. Tu jest nasza prezentacja. I teraz tak, w momencie, gdy dyrekcja szpitala wyrazi zgodę, to jakie dalsze są działania? Ten wniosek musi pójść do konsultanta krajowego albo wojewódzkiego i konsultant wydaje opinię, czy lek może być stosowany w RDTL-u. W przypadku RDTL-u nie ma czegoś takiego jak lista leków, które występują dla RDTL-u. Jest troszkę odwrotnie, czyli wszystkie mogą poza tymi, które nie mogą, a nie mogą te, które wykazują tutaj te trzy punkty, czyli na przykład wydaną negatywną opinię w ramach postępowania o objęcie refundacją, tak? Czyli jakaś tutaj były jakieś niezgodności. Albo wydano negatywną rekomendację prezesa AOTMiT-u, czyli tak jak tutaj jest napisane, Agencji Oceny Technologii Medycznych, w ramach postępowania w procesie objęcia refundacją oraz firma farmaceutyczna nie złożyła wniosku o objęcie refundacją lub postanowienie zostało umorzone. Czyli siłą rzeczy jest tak, że dopóki nie ma jakby zakazanej tej RDTL-u dla danego leku, to możemy ten lek zastosować w RDTL-u, ale wskazanie na RDTL jest takie, że po pierwsze pacjent jest wymagający leczenia lekiem ratującym życie, po drugie jest to lek, który jest zarejestrowany w kraju, ale nie jest refundowany, tak? Jest dostępny,
ale nie jest refundowany. I kolejny punkt. Jak wygląda w ogóle taki proces, że tak powiem, uznaniowy, czyli nie ma czegoś takiego, że w RDTL-u ma się konkretne parametry, że się ktoś kwalifikuje czy nie kwalifikuje do RDTL-u. Ale z uwagi na fakt, że mamy pewną tylko pulę pieniędzy i dla wszystkich tych RDTL-i nie wystarczy, no bo nie ma się co oszukiwać, no to w tym momencie lekarz musi sam podjąć decyzję, który pacjent w tym przypadku jest, że tak powiem, pierwszy w potrzebie i no to jest bardzo trudna decyzja. Tak, my chorzy oczywiście wiadomo, że patrzą na swoje zdrowie, na swój, jak to się mówi, interes, no a tutaj w przypadku lekarza no to jest ciężka decyzja, żeby podjąć taką wybiórczą, tak, komu się należy, komu nie. Natomiast starać się można zawsze. Jeszcze jedną ważną, istotną rzeczą jest to, że w przypadku, gdy występujemy o RDTL, to jest on przyznawany na 3 miesiące. To można przedłużać w momencie, kiedy w trakcie brania leku, oczywiście z NFZ-u, kiedy jest to pokrywane, no to wiadomo, że też jak dostajemy lek za darmo, no to jesteśmy badani i sprawdzani pod kątem skuteczności, tak, żeby wiedzieć, czy można tą terapię przedłużyć. I taki jednorazowy wniosek zawsze składa się na 3 miesiące. Natomiast szpital, z uwagi na aktualną, powiedzmy, zrobienie przelewu, że tak to powiem potocznie, nie jest zmuszony wykupić na 3 miesiące jednocześnie. Tak? Bardzo często na onkologii, to jest bardzo przykra sprawa, że no niestety, ale w momencie, kiedy pacjent dostawał RDTL, no to jednak się terapia nie udawała na przykład i już na 2 kolejne miesiące nie wykupywali tych leków, tak? Bo w pierwszym miesiącu pacjent na przykład zmarł. Więc nie ma takiego obowiązku, żeby naraz wykupić na 3 miesiące. Ale dzięki temu, powiedzmy, można by było spróbować wtedy dla przykładowo 3 pacjentów naraz taki RDTL napisać i starać się o zgodę. Kolejnym właśnie tym etapem, gdy już konsultant krajowy wyda zgodę, to ten wniosek przychodzi do szpitala z powrotem i idzie już do zamówienia. Natomiast zamówienie w aptece to też nie jest taka procedura, że tak powiem, od razu ad hoc. Jest to apteka szpitalna, więc w tym przypadku musi być to jakby dział zamówień publicznych, tak? Musi być przetarg. Natomiast w sytuacjach, kiedy nie ma więcej niż jednego producenta leków, no bo w tym przypadku mamy tylko Vertex, no to ten przetarg jest taki umowny, tak? Czyli dochodzi do po prostu zawarcia kontraktu, negocjowania ceny i zakupu. Tutaj na stronie, naszym tu czacie, wrzuciłam Wam coś takiego jak kody. Te kody służą właśnie do zamówienia tych leków. Napisałam o nich, nie widzę ich w tym momencie, napisałam o nich, ponieważ są do tej pory, jak ja już tutaj przy tym pracuję, to zauważyłam, że są problemy z tymi kodami, żeby je zdobyć. Do tej pory apteka musiała od samego Vertexu gdzieś poszukiwać, więc ja już tutaj Wam dałam to, co udało mi się uzyskać. One są już potwierdzone. Kody to trzeba będzie powtórzyć, dodam, bo mamy nowy czas. No właśnie tutaj patrzę, że nie ma, to ja jeszcze sprawdzę, czy mogę je wkleić. O, tak, już Wam tutaj daję. Super. Proszę bardzo. Czy są tutaj jakieś ograniczenia co do ceny leków? Nie ma ograniczeń co do samej ceny leku, tylko jest ograniczenie właśnie 3% budżetu na te RDTL, czyli na te wszystkie programy
lekowe i dostęp do tego programu. W tym przypadku nie wiem, czy wiecie, ale w zeszłym roku ponad 2000 osób skorzystało z RDTL w 2020 roku, ale to byli głównie pacjenci onkologiczni. Skala RDTL-u wśród pacjentów onkologicznych jest bardzo szeroka i tam, no jak to można powiedzieć potocznie, wnioski hulają. Natomiast u nas, my, tak jak mówiłam, nie jesteśmy jeszcze tak jakby przestawieni na sam fakt, że my też mamy lek w końcu, który ratuje nam życie, więc te wnioski idą na razie bardzo powoli. Ale dlaczego one są takie ważne? Po pierwsze, no wiadomo, że ratują życie, więc to jest bezcenne. A druga rzecz, że dla ministerstwa, kiedy my wnioskujemy o ten RDTL, to jest taki sygnał, że my tu jesteśmy. Jest duża skala naszych potrzeb. Jesteśmy dużą gromadą ludzi, którzy faktycznie, nie tylko pacjenci onkologiczni, ale też my, mamy lek, który ratuje nam życie i my się staramy o refundację. A refundacja to też jest, wiecie, złożony proces. Składa się z pewnych etapów. Na każdym etapie jest on rozpatrywany. W momencie, kiedy my wysyłamy non-stop wnioski o RDTL, to ministerstwo mówi, no patrz, kolejny wniosek, kolejny i kolejny, no to ile możemy się bawić w te RDTL-e, jak tutaj mamy refundację. Więc powiedzmy, że to może się przysłużyć pośrednio, nie bezpośrednio, ale pośrednio przy refundacji, dlatego to jest też takie ważne. Jeszcze tak chciałam powiedzieć o całej procesie refundacyjnej. W momencie, kiedy został złożony wniosek Vertexu, no to bardzo się z tego powodu cieszyliśmy. No myślę, że większość się cieszyła, środowisko mukowiscydozy. No ale teraz są takie dwa problemy. Czy ten lek będzie zrefundowany, czy będzie on na przykład w imporcie docelowym, czy on będzie w programie lekowym. Tak czy inaczej, ostateczną wersją, gdyby miał być zrefundowany, to i tak on będzie najprawdopodobniej jedynie w formie programu lekowego. Ponieważ lek jest za drogi, aby dostali go wszyscy pacjenci na receptę. Więc no tutaj mam takie wiadomości, ponieważ ja, no, tak jak mówiłam, współpracuję z organizacjami, więc wszystkie takie wiadomości potwierdzam, które mam i też no, uczę się od nich, ponieważ organizacje uczestniczą w tych spotkaniach z politykami, z Vertexem, a ja jestem tylko jak to, głosem narodu, czyli ja po prostu zbieram te wszystkie informacje i jestem takim właśnie łącznikiem między chorymi a organizacjami i przekazuję wam tą wiedzę, którą ja zdobywam. Pracuję nad tym od listopada i powiem wam, że przez ten czas zdarzyło się bardzo, bardzo dużo. Nawet nie sądziłam, że aż tak wdrożę się w to, ale w momencie, kiedy przyszedł taki dzień, że potrzebowałam uratować komuś życie, to zaangażowałam się właśnie w to, bo wiedziałam, że pacjent, który bardzo mnie potrzebuje, nie ma innego wyjścia jak RDTL. Dlatego poznałam te wszystkie rzeczy od podszewki i siedziałam nad tym dniami i nocami, można tak powiedzieć. Powiem wam, że to jest no, trudny temat i emocjonalnie, bo trudny temat emocjonalnie dla pacjentów, ponieważ wszyscy, gdy już widzą, że ten lek jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i tylko pieniądze nam w tym przeszkadzają, to jest to po prostu frustrujące. I to przekłada się na komunikację, czyli na to, jak sobie z tym poradzić, jak wyjść
jak zawalczyć o tą refundację, jak wyjść z taką informacją do lekarza, z prośbą. Natomiast no, ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że no, wszystkim Wam, którzy macie faktycznie taki w tym momencie mocny fizyczny problem, tak? Jeżeli choroba faktycznie jest na tyle ciężka i Wasz stan jest na tyle potrzebujący, to nie wahajcie się ani chwili nad tym, czy warto. Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, no, jeżeli nie mamy już za dużo do stracenia, bo wiemy, że przeszczep jest bardzo dużym ryzykiem i to już też mówiliśmy, nie wiem, no, niejednokrotnie, że owszem, przeszczepy zawsze były, są i będą, natomiast w momencie, kiedy mamy jeszcze jakąkolwiek szansę uniknąć przeszczepu, który wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, to zawsze warto spróbować. I takim też powiedzmy argumentem jest zastosowanie RDTL-u. I to jest też w teorii RDTL-u, w tej regułce, że RDTL się stosuje wtedy, gdy, przepraszam, pomyliłam, przeszczep stosuje się wtedy, gdy wszystkie inne metody już zostały wyczerpane, tak? I dlatego wchodzimy z lekiem ratującym życie, ponieważ wszystkie inne leki do tej pory nam nie pomogły, więc mamy szansę na lek ratujący życie, a dopiero potem możemy zastanawiać się nad operacją. W tym badaniu francuskim, który Wam pokazałam, jest no, wyraźnie napisane, że jest duża szansa na to, że pacjent, gdy odpowiednio wcześnie na jego stan, tak, na jego stan indywidualny, bo to nie można teraz powiedzieć, jaki to jest stan dokładnie, czy jaki parametr dokładnie, bo to jest tylko organizm, to tutaj trzeba dobrać indywidualnie. Ale jeżeli dla tego pacjenta dostatecznie wcześnie się wejdzie z leczeniem, to jest szansa uniknięcia przeszczepu bardzo duża. I ja dlatego mówię, że no po prostu zależy mi też samej od siebie, żeby pacjenci wychodzili z taką odwagą i prośbą do lekarzy o wystawianie RDTL-u, ponieważ no to jest dla nas wszystkich duża szansa. To jest nie tylko szansa dla tej osoby, która korzysta z RDTL-u, ale dla wszystkich nas po to, żebyśmy pokazali, że jesteśmy wszyscy w tym razem, że jest nas dużo i że wszyscy potrzebujemy. Owszem, i mówiąc wszyscy, mam na myśli osoby, które w tej chwili są no, na wskazaniu do leczenia, ale też jak mówię, nie jest powiedziane, że wszystkie mutacje są zbadane i że te leki, że lista tych mutacji nie zostanie rozszerzona i że preparaty nie zostaną jeszcze unowocześnione, bo wiem, że na pewno już jest taki etap, w którym preparaty są unowocześniane, zresztą pierwsze Orkambi pokazało nam, że no jest rewelacja, prawda? Wszyscy się tak zachłysnęliśmy, ale się okazało, że no nie za bardzo, tam większość nie wyraziła zgody i to jest właśnie jedyny lek, który nie może być w RDTL-u. On uzyskał negatywną opinię i został wykreślony z listy leków, które są dopuszczone do RDTL-u. Pozostałe leki na tą chwilę są dopuszczone do RDTL-u. Jak wiecie, albo nie wiecie, w tym momencie wniosek o refundację na program lekowy jest w AUTMIT-ie, czyli w tej agencji, o której mówiłam, jest on opiniowany. Na tę chwilę nie mamy żadnej negatywnej opinii, więc mamy też jakieś takie nadzieje i przeczucia, że takiej negatywnej opinii nie będzie i lek będzie zrefundowany, choćby właśnie w takim programie lekowym, bo no, słyszałam i to też to można jakoś to zweryfikować, że leki, które były nawet po 7 tysięcy złotych nie zostały zrefundowane, a tylko w programie lekowym. Więc jak my mamy w tym przypadku lek za 80 tysięcy na przykład, no to ciężko, żeby był on zrefundowany na receptę dla każdego. Więc to jest taki minus, że nie wiemy, jaki będzie limit tego programu lekowego.
ile pacjentów się ostatecznie dostanie do programu lekowego, jakie będą tego kryteria. Ale no, tak jak walczymy od początku, tak, i wywalczone zostało Kalideko, które jest w programie teraz, zrefundowane, to myślę, że po kolei nie odpuścimy tak tematu. To nie jest błahostka, którą możemy sobie odpuścić, tylko będziemy małymi kroczkami szli do przodu. Tych małych kroczków musimy się cieszyć. Dlaczego? Bo niestety, no wiadomo, że w innych krajach, tak jak w Niemczech na przykład, no to proces refundacyjny poszedł bardzo sprawnie i tam jest inaczej, tak? U nas jest trudniej, ale to, że jest trudniej, no to cóż, nie jesteśmy wszyscy w stanie wyprowadzić się do Niemiec w tej chwili, więc musimy wspólnie działać właśnie po to, żebyśmy uzyskali coś tu dla siebie. Ja zrobiłam dokładnie właśnie to, co mówię, czyli no, zostałam tutaj po to, żeby właśnie małymi kroczkami robić wszystko, co jest w mojej mocy, jako pacjenta, jako takiej osoby zaangażowanej, żeby pracować nad tą refundacją. Współpracuję właśnie z organizacjami i tak jak wam na bieżąco zdaję relacje, czy staram się po prostu pamiętać o tym, żeby was angażować w to, co chcieliście, czyli na przykład w jakiś ruch pod tytułem Vertex Save Us, tak? To jest niby tylko, wiecie, hashtag, tylko Facebook, tylko Twitter, ale pokazuje skalę. Nas na tym hashtagu było bardzo mało, na Twitterze bardzo mało i parę osób tylko z Polski, a jest nas tak dużo. Pokazywanie skali na każdym etapie tak naprawdę jest ważne, tak? Bo wtedy pokazujemy, jaką jesteśmy siłą i to daje nam argumenty, to daje nam as w rękawie do negocjacji. Kiedy przyjdzie właśnie negocjacja z Vertexem, no to też będzie to taka pokazanie tej siły, że jest nas dużo i że my tego potrzebujemy. Także tutaj w tej procedurze RDTL-u, oczywiście te wszystkie materiały, to myślę, że też dostaniecie, one będą dla każdego, żeby mógł sobie tutaj z lekarzem to omówić. Czy są jakieś ograniczenia, czy lekarze wiedzą o zmianach, a także tutaj cały tutaj taki powiedzmy diagramik z tą procedurą. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która jest dosyć prosto powiedzmy narysowana, jak właśnie ten mechanizm wygląda. To są takie przydatne rzeczy nie tylko dla chorych, ale właśnie można to dać lekarzom, którzy jeszcze w tej procedurze nie zadziałali nic. Tak, tutaj mi się coś... Oj. Nie wiem, czy to widać. Asiu? Widzimy przybliżone, tylko jakby wycinek jest. Tak, właśnie coś tu mi zbliżyło i teraz jest jakby tylko. Nie wiem, dlaczego tak się ucięło. Momencik. Tam na dole jest chyba oddalenie i przybliżenie, tak? Może to. No dobra, to może tak. Teraz widać? Teraz chyba widać całe, bo tutaj są wszystkie punkty. Tak. To jest ten prosty schemat, który jest też w poradniku, a na końcu jest właśnie taki diagramik, czyli mamy lekarz, który składa wniosek do dyrektora szpitala i szpital musi oczywiście spełniać te wymogi, które tam wyżej są napisane, o czym rozmawialiśmy, a także składa wniosek do konsultanta krajowego wojewódzkiego i tutaj wniosek trafia z powrotem do szpitala, tak? I świadczeniobiorca rozlicza wydatek z NFZ. No tutaj wiadomo, że każdy szpital będzie się obawiał tego rozliczenia z NFZ-em. I to będzie zawsze dyskusyjna sprawa i zawsze problematyczna, bo no niektóre szpitale na przykład występują najpierw do NFZ-u z zapytaniem, czy
czy będą mogły prosić, czy dostaną refundację, tak, czy zwrot środków i czekają na taką opinię na przykład, tak, z NFZ-u. Ale na przykład szpitale onkologiczne nie czekają na takie opinie z NFZ-u, bo tam no niestety czasu nie ma. My to oczywiście też wielokrotnie tego czasu nie mamy, ale że raczkujemy jeszcze w tym wszystkim, no to się po prostu dzieje tak, że czasami mogą być jakieś po drodze błędy. To jest trudna sprawa. No, nie można tutaj tak naprawdę zwalić winy na nikogo, bo to jest po prostu taki trudny system u nas w kraju, tak, że my chcielibyśmy wysłać coś od tego lekarza. Lekarz jest w takiej sytuacji między pacjentem a dyrekcją, dyrekcja jeszcze między lekarzem a NFZ-em. I to wszystko odbywa się właśnie w takiej atmosferze, gdzie jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, prawda? I mimo tych wszystkich przeszkód, ale dla mukowiscydozy, bez względu na to, czy są w szpitalu dla dorosłych, czy w pediatrycznym, mogą z takimi wnioskami wystartowywać. Ja zobligowałam się również do pomocy każdemu, kto by chciał z takiej procedury skorzystać. Mogę przygotować do rozmowy z lekarzem, mogę przygotować, dając te materiały, omawiając poszczególne kroki. Do tej pory już nie jedna osoba się do mnie zgłosiła i też już są jakieś zgody wstępne. No, pierwszą procedurę, którą robiłam dla mojego przyjaciela, no to została zaopiniowana pozytywnie. No także ja liczę też na Was, że się w tym uaktywnicie, bo naprawdę jest to ważne, nie tylko tak ogólnie dla Waszego zdrowia, ale również i dla refundacji, albo nie tylko dla refundacji, a głównie dla Waszego zdrowia. To jest jedna rzecz. Jeżeli ktoś też zastanawia się nad tym, czy leki są dla niego dobre, czy warto w ogóle wydawać na przykład pieniądze ze zbiórki, to, no to ja myślę, że jako jedna z osób, które biorą leki, może Wam też potwierdzić, że to naprawdę jest przełom. Dlaczego? Bo owszem, mieliśmy wiele dobrych leków, czy antybiotyków, czy choćby przeszczep płuc. No, żadna terapia nie jest w stanie zrobić czegoś takiego, żeby nawet zatrzymać chorobę. Tak? Antybiotyki nie zatrzymają choroby, nie zatrzymają produkcji tego śluzu, który się produkuje. Walczą jedynie z bakteriami. Przeszczep płuc wymieni płuca, ale dalej będzie produkcja, dalej będzie atakowała nowe płuca choroba. Oczywiście do tej pory nie mieliśmy innych metod, w tym przypadku mamy, więc warto z nich korzystać, bo jeżeli będziemy pokazywali, że faktycznie chcemy z tego korzystać, no to mamy taką siłę przebicia, że ja no oczywiście nie jestem jasnowidzem, ale jestem taka pewna i pozytywnie nastawiona do tego, że refundacja nastąpi. Nie macie żadnych pytań? Nie widzę tutaj. Jeśli chodzi o pytania, to na razie może ja zacznę, a może jeszcze ktoś tutaj nam się dołączy na czacie. Bo zastanawiam się, pewnie dużo osób może mieć takie wahanie, jeśli chodzi o RDTL, że co jeżeli RDTL dostaniemy na 3 miesiące, i powiedzmy, no mogą być takie sytuacje, że albo nam nie przedłużą tego RDTL-u i dostępu do leków, nie będzie później refundacji, ewentualnie może być później sytuacja, że na przykład nie kwalifikujemy się do programu. No i co w takiej sytuacji, bo ludzie mogą się bać, że po prostu zostaną tak, po 3 miesiącach. Pierwsze, w momencie, gdy dostaniemy już lek, to jeżeli jest... Wyraźnie będzie, bo to wiadomo, że jak dostajemy lek, to tak jak w programie lekowym, to zawsze jesteśmy badani, prawda, tu w RDTL-u jest tak samo, że będziemy przebadani. I jak jest wskazanie do dalszego podawania leku, no to tej terapii nie można przerwać, więc automatycznie można ją przedłużać. Więc to
Jeżeli NFZ ma u siebie już dokumenty i potwierdzenie, że terapia przynosi skutek pozytywny, no to tej terapii nie przerwie, tak? Można 3 razy po 3 miesiące składać taki wniosek. A w momencie, gdy jest kontynuowane, tak, wymagane kontynuowanie, no to już nie słyszałam takiej sytuacji i też pytałam, co by było, gdyby było, no to pacjent nie powinien zostać już jakby na lodzie, tylko już choćby refundacja dla tego pacjenta albo jakkolwiek musiałby on kontynuować leczenie. Tutaj takiej sytuacji, że nagle wszyscy się od niego odwrócą i powiedzą, że no tutaj pomogliśmy ci, ale już tak naprawdę dziękujemy bardzo, no to nie powinno mieć to miejsca. A co do tej refundacji, to nie wiem, czy to by była wtedy refundacja dla tego konkretnego, czy to by przyspieszyło ogólnie refundację dla wszystkich, no to są już takie bardziej dyskusyjne sprawy i zależące od wielu czynników. A czy są badania odnośnie wpływu na kobiety w ciąży, jeśli chodzi o lek? Jeżeli chodzi o to, no to ja po prostu słyszałam, tak, tylko, że kobiety w ciąży za granicą przyjmują leki i są w ciąży. Musiałabym sprawdzić, bo ja nie będę wam mówić czegoś, czego nie sprawdziłam albo czegoś, czego jeszcze nie przeczytałam, się nie dowiedziałam dokładnie. To są tylko słowa ludzi. Czyli, że można. Podejrzewam, że no nie są to robione rzeczy wbrew zaleceniom lekarskim. No ale bezpieczeństwo chyba jest na tyle duże, że można, skoro kobiety w ciąży biorą. To trzeba by było jeszcze potwierdzić. No ale też powiem wam, że w momencie, kiedy ja na przykład mam marskość wątroby w jakimś tam stopniu, to też bardzo się obawiałam, jak metabolizować będzie u mnie ten lek, jak będzie wątroba sobie radziła. No i się okazało, że nie tylko się sobie radzi, ale też się poprawiło. Także to jest o tyle dobrze, że są sytuacje, w których na przykład wątroba źle metabolizuje lek i trzeba zmienić dawkę, zmniejszyć. No ale to też jest zależy od jakiego stanu, bo jeżeli jest bardzo zaawansowana marskość wątroby, no to każdy lek jest dla niej wyzwaniem do metabolizowania. Tutaj tak jak przy każdej sytuacji indywidualnie trzeba podejść do pacjenta, bo jednemu może pomóc, a drugiemu może zaszkodzić. Więc myślę, że nawet takie podejście do tej decyzji, czy może kobieta przyjmować, czy nie może, to też pewnie będzie indywidualne. Właśnie, czy jest możliwość, że jeśli będzie w programie lekowym, to choroby wątrobowe będą po prostu wykluczały przyjmowanie leku? To, w jaki sposób Vertex, czy ministerstwo, przepraszam, też narzuci nam taki program, no to nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Myślę, że to byłoby podobnie jak w tej chwili na ulotce, czyli w momencie, kiedy jest jakaś taka bardzo zaawansowana postać, na przykład marskości wątroby, tak? Pewnie jakieś kryteria i tak muszą przyjąć, bo no, zawsze są kryteria, ale myślę, że nie będą tak rygorystyczne, że jak najwięcej nas osób się zakwalifikuje. No i że to ci, którzy naprawdę będą najbardziej potrzebowali, bo no wiadomo, że przy każdej mutacji mówimy, że ta jest najcięższa, ta jest lżejsza, ale stan zdrowia jest różny i myślę, że lekarz też, jakby były takie widełki, no to sobie weźmie swoją grupę pacjentów, którzy no potrzebowaliby leczenia, bo są przecież osoby z mukowiscydozą, które w tej chwili mają po 90% pojemności płuc, tak? No więc one praktycznie no, czują się tak, jakby już brały te leki. Są też takie osoby, więc no, grono się zmniejsza wtedy, tak? Tych potrzebujących leku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tej chwili jest to wszystko przed nami.
No właśnie, bo tak też słuchając Ciebie, myślę, że warto by było podkreślić to, że teraz RDTL byłby chyba świetną opcją dla osób, które założyły zbiórki i które właśnie zbierają na przykład pieniądze. No tak, no właśnie, właśnie o to chodzi, że tutaj już jest kwestia właśnie tej rozmowy z lekarzem, tak? Czy się zgodzi, czy w tym wniosku, bo wniosek składa się między innymi z opinii stanu zdrowia, więc lekarz też musi tą opinię wyrazić dokładnie. Oczywiście jakby my wszyscy się kwalifikujemy, bo tam najważniejszy punkt do RDTL-u jest to, że wszystkie metody leczenia zostały wyczerpane, czyli wszystkie leki, które bierzemy do tej pory, no niestety nas nie uleczyły, tak, ani nie zatrzymały choroby, więc jakby mianownik jest nas wszystkich wspólny, ale wiadomo, że trzeba jeszcze jakoś to urozmaicić i lekarz musi wydać jakąś opinię o stanie zdrowia i to już jest tutaj no nie lada wyzwanie, myślę. Tak, tylko myślę, że właśnie osoby, które zakładają zbiórki, one w większości są już w takim momencie, że potrzebują tych leków szybko i są w kiepskim stanie zdrowia. Tak, no widzisz, no, ja właśnie byłam właśnie w takim słabym stanie, powiedzmy, pogarszającym się mocno dla mnie, no ale były też osoby, które były no już po, nie wiem, 20% czy 10% pojemności płuc, tak. Więc w tym momencie ze wszystkich, które mają na przykład zbiórki, no ale nam już się poprawiło, tym osobom, które biorą, no bo przecież ja teraz powiedzmy nie odczuwam tak tej choroby, prawda, i ja już, no powiedzmy, że mogłabym się nie kwalifikować, bo czuję się dobrze, no ale nie mogę też odstawić tego leku, więc tutaj jest problem w momencie, kiedy na zbiórce zabraknie tych pieniędzy, tak? Ale wiecie, to jest właśnie takie trochę rozmawianie, komu bardziej, no to jest przykre, tak? Ciężko jest o tym mówić, że trzeba wybierać. No ja sobie nie umiem tego jakoś w głowie jeszcze poukładać, że trzeba wybierać. Kiedy był ten pierwszy RDTL, to ja już jako wdrożona na maksa w to i tak naprawdę mogłam zawalczyć o siebie i prosić o siebie, dla siebie RDTL, bo jeszcze nikt nie wiedział o tym RDTL-u, nikt tego nie robił, to wystartowałam z tym dla mojego kolegi, no, który po prostu wiedziałam, że potrzebuje bardziej. Ja dla siebie z wnioskiem RDTL nie wystąpiłam do tej pory. Choćbym, jak to się mówi, pod latarnią najciemniej, no, mam praktycznie wszystko, co mi jest potrzebne do tego, ale no, ale nie wystąpiłam, no, po prostu. Ja biorę od stycznia tego roku, czyli będzie to, znaczy od końca stycznia, czyli trzeci miesiąc biorę. I powiem wam, no to jest przepaść, co się wydarzyło. Co prawda pojemność płuc nie wzrosła mi, nie wiem, o kilkadziesiąt procent, ale o kilkanaście, ale to już to, co się ogólnie dzieje, nawet jeżeli parametry wzrastają tylko trochę, to te leki powodują, że nabiera się takiej jakby siły. Czyli nie ma takiej męczliwości, organizm jest dotleniony. Pierwsze te dni to ja czułam głównie, że raz, że tutaj wszystko w płucach mi się rozpuszcza, a dwa, że moje ciało się zmienia, czyli staje się takie bardziej wypełnione i to świadczy o tym, że zaczyna nam się wchłaniać to, co spożywamy i nam się odżywia ciało, przez co mamy więcej siły, czyli jakby jesteśmy już na takim etapie, tak jak na przykład zdrowy człowiek, który po prostu się trochę gorzej czuje, albo mam słabą kondycję, ale już nie typowo jak chory z mukowiscydozą. To jest bardzo trudno sobie to wyobrazić. Ja dopóki nie wzięłam tych leków, nie umiałam sobie tego wyobrazić i do tej pory chyba jeszcze, nawet jak mówię, to nie umiem w to uwierzyć, nie umiem sobie tak przejść do tego w taki naturalny sposób, bo jest to bardzo dziwne uczucie i chciałabym, żeby wszyscy, którzy mogą, go poczuli. Dlatego ja po prostu coś takiego się we mnie obudziło, że kiedy zaczęłam brać leki i wiem, co one potrafią zrobić,
no to ja nie mogę po prostu patrzeć na tych ludzi, którzy czekają na te leki. Więc ja już po prostu bym nie wyszła, stanęła obok. Nie mogłam wysiedzieć, więc ja po prostu byłam jak nakręcona w tym, żeby działać jak najwięcej. I też współpracowałam i cały czas współpracuję z organizacjami po to, żeby wiedzieć, kiedy my chorzy możemy coś pomóc, czy coś zrobić w sprawie refundacji. Bo gdy zaczniemy każdy tam się zgłaszać i pisać posty i jakieś tam inne listy, no to się zrobi troszeczkę taki zamęt. Owszem, hałas jest potrzebny i możemy sobie tam wewnętrznie mówić o tym i rozgłaszać wszędzie, że potrzebujemy, ale w momencie, kiedy już idziemy w stronę polityki i chcemy tutaj ugrać jakąś ugodę, no to trzeba działać z rozmysłem, w sensie musi być to spójne, musi być to merytoryczne. Dlatego pytałam z organizacji wszystkich głównych, nawodzących, jak ja to mówię, co my chorzy możemy zrobić. Więc takimi małymi kroczkami możemy właśnie przyłączać się do różnych akcji, które są ogłaszane, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tylko pisali do organizacji, co my tam sobie myślimy, tylko że jak już organizacja coś zorganizuje, że tak powiem, mówi, słuchajcie, możecie teraz, na przykład, są spotkania z posłami. Nie wiem, czy widzieliście, są na MUKO Koalicji, pokazane było pierwsze spotkanie z posłem, i to są takie spotkania edukacyjne. W tej chwili są szukani chętni, można się zgłaszać. Nie zostało już dużo miejsc, bo większość już jest chyba obsadzona, ale dostałam informację, że jeszcze na Olsztyn brakuje kogoś. Więc jeżeli ktoś tutaj jest z Olsztyna albo gdzieś tam zna kogoś z Olsztyna, czy mógłby jechać do Olsztyna, no to jest taka osoba poszukiwana. To na tą chwilę mogę wam powiedzieć. I to są na przykład takie ważne rzeczy, bo będziemy mogli przekonywać wszystkich polityków, w tym przypadku posłów, do tego, aby zobaczyli nasz świat, te leki i tak dalej. I ja tutaj uważam, że zdrowie jest całkowicie ponad podziałami politycznymi, więc w tym momencie nie myślimy o swoich poglądach politycznych, tylko skupiamy się na swoim zdrowiu, na tym, żeby być profesjonalni w tym i żeby osiągnąć swój cel po prostu. I do tego musimy wyjść do polityków i mówić to, co faktycznie jest nam potrzebne, mówić w sposób rzetelny, ale też i śmiały. Nie bać się tego, te spotkania są bardzo ważne, więc jak się znajdą chętni, to możecie pisać do mnie albo do MUKO Koalicji. Tak. Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie tego informowania. Czy mamy gdzieś dostęp do materiałów, które w jakiś taki łatwy, przystępny sposób tłumaczą, czym jest Kaftria i Kolideko, dlaczego ono jest takie ważne? To znaczy tak, jeżeli chodzi o strony, no to tak, po pierwsze mamy strony zagraniczne. Samą stronę Kaftru i samą stronę Kalideko. To są strony zagraniczne po angielsku. Jeżeli chodzi o polskie, no to my mamy tutaj fundację, prawda? Ja tutaj nie wiem, nie będę wymieniać wszystkich, bo znacie PTWM, czy Oddech Życia, czy każdą inną fundację, w której jesteście, no to one tam sprzedają, że tak powiem, informacje, ale nie wszędzie, powiedzmy, może je znajdziecie albo nie ma tych postów. Więc możecie wyszukiwać strony tak dla refundacji albo szukać po hashtagach, jak wam pomóc. No, są też przetłumaczone po polsku. Są przetłumaczone po polsku. Mam tutaj, nie wiem, czy wam mogę to podesłać tutaj w tym przypadku, albo wam zaraz pokażę. Już, czy mi się to uda.
żeby Wam to szybciutko pokazać. Tak. Mam tutaj sekundka, tutaj w takim PDF-ie. Jakoś nie wiem, czy to Wam tutaj dam radę wrzucić, bo to jest 40 ponad stron. Gdzieś, nie wiem, Asiu, czy ja mam to tutaj wrzucić w prezentację? Może w ramach nowej prezentacji. Tak, może ja Wam linka, o, tak. Dobra. Tak, skopiuję Wam tutaj linka. To jest o Kaftrio. To jest przetłumaczone, także można to sobie przeczytać. Teraz Wam dam Kalideko. Właśnie Robert też pytał, czy mamy coś takiego w takiej formie jakichś takich prostych materiałów, czy jakieś książeczki, czy czegoś podobnego. W Niemczech jest właśnie. To znaczy, takiej książeczki mamy ulotkę. Ja po prostu w takim razie postaram się zrobić coś takiego Wam i to wrzucę jako posta. Może tak być? Dobra, super. A masz gdzieś też ulotkę, ten dostęp do tej ulotki, która jest? Bo mi właśnie zależy, żeby to była jedna strona i czytelnie. Jedna strona, no ulotki nie są jedna strona niestety. Tutaj jest do Kalideko to, co przed chwilą wrzuciłam. I jeszcze taką samą, no nie będzie to jedna strona, bo po prostu się chyba nie da. Jest, sekundeczka. Tak, jest tutaj o Kaftrio, no trzy strony, tak? No, więc może być tak, o. To jest o Kaftrio. Dobra, czyli to są te informacje, to będzie Wam może przydatne. Jeszcze jakieś macie może pytania? Bo ja się zastanawiam, czy ja Wam po prostu wszystko przekazałam, ale wiecie, to też tak się nie da. Chyba wszystkiego ciurkiem powiedzieć. Ja chyba chciałam tylko podkreślić odnośnie tych osób, które robią właśnie zbiórki, że fajnie by było takim osobom gdzieś tam jak najgłośniej mówić, jak najwięcej, że zanim tak naprawdę zaczną korzystać na przykład z pieniędzy ze zbiórek, czy zanim nawet założą zbiórkę, to mogą właśnie spróbować RDTL, bo po prostu im nie zaszkodzi to w żaden sposób. A być może uda im się po prostu gdzieś tam oszczędzić na zbiórce, oszczędzić tego zachodu, a zazwyczaj te osoby mają po prostu już takie wskazania do brania tego leku, więc byłoby super, gdyby gdzieś tam do tych osób dotarła ta informacja. Dokładnie, no mam nadzieję, że tutaj tym, co powiedziałam, plus te badanie francuskie, jak ja to mówię, też przekona osoby, że warto spróbować, że jeżeli się zastanawiają, to tak naprawdę nie ma nad czym, bo no jeżeli lekarz wyraźnie powie, że no niestety, ale dla ciebie ten lek to nie ma mowy, no to oczywiście będzie, no trzeba to jakoś przełknąć, ale bo na przykład właśnie wątroba albo coś innego, czy w ogóle może być taka sytuacja, że bierze lek, ale no bardzo ma poważne skutki uboczne. Co prawda Kaftrio jest naprawdę pod tym względem z tych wszystkich preparatów najbezpieczniejszy. Dlatego został okrzyknięty cudem i w ogóle jest dziewiąty na liście takich no, cudów medycyny. Ja gdzieś widziałam taki artykuł, jak on jest skuteczny, to po prostu ciężko aż w to uwierzyć, że działa na tak szeroką skalę, czyli na cały organizm w tylu aspektach, że to nie jest tylko lek na oko czy lek na coś, tylko na gen i na całą po prostu cały proces, który zachodzi w tym. To jest niesamowite. No i też Kaftrio ma wpływ na jakieś inne te wyniki badań, właśnie poza też płucnymi i wątrobowymi, czy masz jeszcze jakieś inne wpływy? Znaczy, jeżeli chodzi ogólnie o powikłania, to tak jak w ulotce też jest, tak, że mogą być nudności, wysypka, biegunka, zawroty głowy, duszności, gorąco,
Czy u dzieci wyszło w badaniu zmętnienie w jakimś takim bardzo małym procencie i też nie do końca jest powiedziane, że to od tego i też nie miało to wpływu na pole widzenia, tak? Czyli nie uszkodziło wzroku. To jest takich chyba najpoważniejszych takich skutków ubocznych. Natomiast w moim przypadku takich skutków ubocznych nie ma. Miałam może ze 2 dni wysypkę, jakieś nudności, praktycznie wszystkie takie nieprzyjemne sytuacje, które się przytrafiały na początku leczenia, one mijały. Czyli nie można powiedzieć, że to są ubocznie, tylko jakieś takie po prostu procesy, które zachodziły w danej chwili. No ale jeżeli przeszło, no to trzeba po prostu to, no, nie przejmować się tym, bo czasami może być tak, że to też niektórzy myślą, że od razu jak się weźmie leki, no to już jest tylko lepiej, tak, że już jest od razu poprawa. Że to, ten lek też nie działa tak na pstryknięcie. Wiadomo, że trzeba go brać dłużej, żeby ten organizm się zregenerował, bo początek to jest oczyszczanie, to nie jest przyjemna droga. Oczywiście są tacy, którzy bardzo mocno to odczuwają, albo bardzo delikatnie, bardzo wolno. Niektórzy już pierwszego dnia, a niektórzy dopiero po tygodniu. Czyli to rozpuszczanie w płucach, te przechodzenie tutaj tych wszystkich, jak ja mówię, substancji, tlenu do głowy. Czasami jest aż taki silny ból głowy. Naprawdę, ja miałam nawet takie duszenie się wodą. U mnie to po prostu było wymiotowanie wodą, aż w pewnym momencie zachłysnęłam się tym i czułam się jak osoba, która się topi. Dosłownie to była chwila grozy, bo ja zaczęłam aż płakać. To było straszne. To było takie coś, czego nigdy nie doświadczyłam. Po prostu dusiłam się tą wodą i rozpierało mnie serce i płuca, czyli tak jakby płuca się tam, nie wiem, wypełniały wodą. Ale słuchajcie, to wszystko przeszło. Czyli gdybym się przestraszyła tego, że to jakoś mi zaszkodziło, ja bym po prostu może odstawiła lek i bym się już nie chciała, nie wiem, do niego odzywać i kontynuować. Ale natomiast ja stwierdziłam, że i też czytałam, że to są takie jednorazowe skutki uboczne, które po prostu są, wynikają z działania tego leku, tak? Czyli to nie są jakieś powikłania, tylko wynikają z działania, że aż tak się rozpuściło w płucach. Tutaj jest pytanie, możliwość wypisania wniosku przez lekarza oraz skorzystania z RDTL jest 3 razy po 3 miesiące, a później zostaje jakaś inna droga. Właśnie tutaj jest tak, że albo będzie dla tego pacjenta już refundacja, albo te wnioski zostaną już ogólnie objęte refundacją taką programową dla wszystkich. No, te możliwości są różne, natomiast tak jak mówiłam, no, pacjent nie powinien zostać, że tak powiem, zostać bez leku, jeżeli ten lek przynosi mu poprawę. Tak? Czyli NFZ musi mieć udokumentowaną poprawę stanu zdrowia, że ten konkretnie lek zadziałał, wtedy można kontynuować leczenie. Tak. I te skutki różne uboczne po prostu bywają chwilowe, więc nie można też się przestraszyć, bo ja nie od jednego pacjenta słyszałam, że ojej, ale jest tak strasznie, że się tak dusi i że tak nieprzyjemnie i różne inne objawy i czy to tak powinno być, bo inni to mają świetnie, super i nic nie czują, tylko ulgę. Na początku leczenia może być bardzo różnie. Trzeba się naprawdę na to przygotować, że pierwsze tygodnie bywają, mogą być ciężkie, jeden dzień lepiej, drugi gorzej, natomiast efekt jest taki, że kiedy to przechodzi, faktycznie odczuwa się tą ulgę, faktycznie odczuwa się, że to miało tak być, bo teraz to już jest lepiej. I to przychodzi taki właśnie ten stan, że ale kiedy widać już, że waga wzrasta, że wzrasta pojemność płuc, że ciało się robi takie właśnie sprężyste, odżywione, to już nawet nie potrzeba tych cyferek, tylko już się wie, że lek zadziałał. Jak bóle brzucha, które w moim przypadku, ponieważ mam taką typową postać płucno-brzuszną, z takim mocnym obciążeniem brzusznej,
również, nie tylko płucnej, to u mnie bóle brzucha to były od dziecka codziennie. Codziennie. Ja nie znałam dnia bez bólu brzucha. Raz oczywiście były delikatne, a czasami takie, że po prostu nie mogłam cały dzień nic zrobić. Więc ból brzucha codzienność. W tej chwili ja po prostu nie mam bólu brzucha. To jest dla mnie, słuchajcie, jakby no, jakby jakieś czary były, no ale to się faktycznie dzieje, to się dzieje naprawdę i ja dzięki temu stwierdziłam, że chyba z tą wątrobą jest lepiej, bo inaczej faktycznie bym odczuwała dyskomfort chociażby, a tutaj, no tutaj się to nie wydarzyło, więc byłam bardzo, bardzo zadowolona i w ogóle też jestem zadowolona z tego, że nie działają na mnie negatywnie, że mogę je kontynuować, co daje mi też szansę na to, że ta mukowiscydoza będzie opanowana i też cieszę się, że inni tak samo mają, więc że ten lek, te kaftry, czyli trikafta, że jest takim naprawdę no, bezpiecznym lekiem, no, wiadomo. Są przypadki, jak w każdej, no nie wiem, są ludzie, którzy są nawet na aspirynę czy na jakiś APAP uczuleni, no to im mogą być na taki lek. Ale to akurat statystycznie naprawdę najmniej przypadków takich, gdzie trzeba było ten lek odstawić. Jeżeli chodzi o ten najnowszy właśnie, tą naszą europejską trikaftę. Dobra, dziękujemy Ci, Gosia. Jeżeli nie ma więcej pytań tutaj na czacie, to chyba skończymy tą część oficjalną, prezentacyjną. Także dzięki wielkie. Dzięki. Na pewno mam nadzieję, że to kogoś zainspiruje, że odważy się i faktycznie uwierzy, że warto zawalczyć o siebie. Trzeba spróbować. Ja po prostu pomogę, jeżeli będzie tylko ktoś potrzebował. I trzymam kciuki dla wszystkich. No, mamy nadzieję, że właśnie trochę spopularyzujemy to RDTL i gdzieś tam ludzie zaczną faktycznie tak korzystać, skoro... Niech mukowiscydoza wyskakuje wszystkim z lodówki. Dokładnie. Także dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękuję za spotkanie, dziękujemy za obecność, za komentarze, za wysłuchanie tutaj wykładu. Wszystkie informacje przekazane przez Gosię na pewno wszystkim tutaj się przydadzą, dużo ciekawej merytorycznej wiedzy, także dziękujemy. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wyrazić nadzieję, że faktycznie leki niedługo staną się naszą codziennością i nową erą tego leczenia mukowiscydozy. Dziękuję również tutaj Damianowi za poprowadzenie spotkania, za uczestnictwo i przekazuję mu głos. Ja podsumowując, bardzo też gorąco pragnę podziękować przede wszystkim naszemu gościowi specjalnemu, czyli Małgorzacie Drzewoszewskiej-Kropowicz. Dziękuję Tobie, Asiu, za moderację, za zadawanie pytań, które były na czacie, za moderację tego czatu, ale przede wszystkim pragnę podziękować za aktywność w dzieleniu się wiedzą. To jest bardzo ważne, bardzo cenne, bardzo kluczowe, ponieważ no, mukozwycięzcom będą wzajemnie pomagali. To jest coś, co będzie ukierunkowane na przyszłość i to jest coś, co będzie nas łączyło i, tak jak Gosia tutaj powiedziała, wspólnie można cokolwiek tutaj wywalczyć, tak? Działając wspólnie razem. Bardzo dziękuję za to spotkanie i już zapraszam na kolejne. Dziękuję.